Szczecin kocha futbol i jest głodny wielkiej piłki. Szczecińscy kibice to grupa wytrawnych fanów. Te opinie od lat krążą w sportowym świecie i zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy i tym razem będzie podobnie? Kibicująca na co dzień czwartoligowej Pogoni widownia dziś otrzymuje prawdziwy deser. Do portowego miasta przyjechała bowiem reprezentacja Polski. Kadra Leo Benhakera wchodzi w decydującą fazę przygotowań do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy, a Szczecin staje przed kolejną szansą pokazania, jak bawią się i jak kochają piłkę tutejsi kibice. Chodźmy zatem na trybuny stadionu imienia Floriana Krygiera. Tutaj zawsze była wspaniała atmosfera i zawsze wychodziłem stąd w pełni wrażeń, także mam nadzieję, że będzie wspaniałe widowisko. Liczę, że mieszkańcy i kibice właśnie Szczecina, okolic właśnie z zachodniopomorskiego, właśnie wszystko zrobią, żeby tutaj udowodnić i pokazać Polsce, że tu właśnie Szczecin jest wspaniały, dobry i taka atmosfera, jaka panuje w Szczecinie, to mało gdzie. Kocham, kocham tylko ją, zawsze, zawsze będę z nią, nawet w chwili złej, nigdy nie opuszczę. Jaka atmosfera na trybunach? Atmosfera bardzo dobra. Widzę, że frekwencja tutaj dopisała wyraźnie. Muszę powiedzieć, że i przedstawiciele PZPN-u są tym zachwyceni. Myślę, że w przyszłym roku te rozstrzygnięcia już zapadną i rozpocznie się powoli budowa obiektu z prawdziwego zdarzenia w naszym mieście. Mecze reprezentacji, przy tym zainteresowaniu, jakie wywołały sukcesy kadry Benhakera, awans do Euro 2008, organizacja Euro 2012. Moim zdaniem tylko na takich stadionach powinna grać reprezentacja, jak właśnie tu w Szczecinie, jak Lecha Poznań, jak Legia, jak Kraków. Tylko wielkie miasta, gdzie będzie gwarancja takiej właśnie świetnej atmosfery, jaka była dzisiaj. Dzisiejszy mecz polskiej reprezentacji dobitnie pokazał, że stadion imienia Floriana Krygiera jest za mały na potrzeby szczecińskich kibiców. W Szczecinie potrzeba obiektu znacznie większego i nowocześniejszego. Jeśli ktoś miał wątpliwości przed meczem, to cudowna atmosfera i fantastyczny doping kibiców jednoznacznie je rozwiał. Czekamy również na powrót szczecińskiej Pogoni do piłkarskiej elity. Dziś Pogoń rozpoczęła obchody 60-lecia klubu. Dla Polskiego Radia Szczecin, Piotr Kołodziejski.